Witam Was na kanale Szkoła Chmielu, gdzie pokazuję przygodę z dobrym piwowarstwem w moim wykonaniu. I dzisiaj lecimy sobie z kolejnymi 3 piwami i no będzie eksperymentalnie znowu. Jakżeżby inaczej, ja lubię eksperymenty. Dzisiaj na tapetę leci NEIPA, czyli New England Pale Ale. New England India Pale Ale. Chyba tak. No i co? Będę powtarzał Toruwiel, czyli warkę, którą już tam kiedyś robiłem, mianowicie NEIPA z mango. I to jest warka 47 i tutaj właśnie będzie szła pupa z mango. Będę robił milkshake NEIPA, czyli Sirza, taką piękną nazwę wymyśliłem. Jest to piwo według, częściowo według przepisu Dori. Według przepisu Dori, taka znana pani w świecie piwowym. Dorota, nie pamiętam nazwiska, Jezu, podlinkuję na pewno. Przepis ja sobie zmodyfikowałem, zasyp i chmielenie, ale jako dodatki idzie 500 g laktozy, 850 g pulpy z mango i czarna porzeczka w ilości 300 g i będzie taki właśnie milkshake. I tutaj oba piwa będą fermentowane drożdżami FM52 amerykański sen. Może to nie są koniecznie drożdże do NEIPY, ale mam gęstwe. No i tutaj twist, jeszcze będzie Passiflora, czyli fake NEIPA, fermentowana drożdżami FM53, czyli quake woss w wysokiej temperaturze. Myślę, że w granicach 30 stopni postaram się trzymać temperaturę, zawinę w kocyk, postawię na kaloryferze i będziemy tak fermentować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli chodzi o wodę, woda nie była w ten sposób modyfikowana, poza tym, że była to woda kupna ze sklepu, taka marketowa. Było to 15 litrów takiej wody marketowej i 5 litrów wody destylowanej, żeby obniżyć trochę twardość. Z racji tego, że jeszcze będę dolewał wody takiej kranowej, zwykłej, kieleckiej, ona jest dość twarda, więc te minerały wystarczą. Sam zasyp na 10 litrów gotowego piwa to jest 1,5 kg Pale Ale, 0,2 g płatków orkiszowych, 0,2 kg płatków orkiszowych, 0,4 kg płatków jaglanych i 0,2 kg płatków pszenicznych. No liczę, że będę miał tutaj 12 briksów na starcie, coś koło tego, na te piwa, na tą ilość piwa, na te 10 litrów. Będę gotował przez godzinę i będę chmielił 3 gramami chinooka na 60 minut na 10 litrów piwa. Także taki jest plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
rozlewamy naszą mango neipkę, czyli toruwiel, z tego co dobrze pamiętam. Teraz, żebym nie narozlewał. Piwo wygląda tak, przed rozlewem. No, jeżeli ktoś mi powie, że to nie jest... Jeżeli ktoś mi powie, że to nie jest piękny, mętny New England, to ja nie wiem, co jest pięknym, mętnym New Englandem. Piwo jest po Cold Crushu. I piwo jest jeszcze przefiltrowane bardzo mocno przez Hop Spider. Więc myślę, że nie będzie problemu z gashingiem. Piwo w taki kolor zawdzięczał dzięki płatkom jaglanym najprawdopodobniej. Sprawdzimy, ile to ma teraz bricksów. Czy balingów. Jak to odfermentowało. No i mamy z tego co widzę, raz, trójeczkę mamy, czyli całkiem ładnie. Taki poziom odfermentowania przy startowym 9, całkiem spoko, piwo powinno mieć jakieś 3,5% alkoholu, więc niedużo. Quake New England też już trafił do butelek. Sprawdzimy, jak on odfermentował. Wyglądowo prezentuje się tak. No racji, że inne drożdże i nie było pulpy z mango, troszeczkę ma inny kolor. Nie jest taki intensywnie żółty, ale też jest zmętniony. Natomiast w zapachu jest zdecydowanie lepiej. Tutaj był Cascade Citra. To był sam Cascade, już nie pamiętam. No ale w zapachu jest petarda. No kwajki robią swoje. Zobaczymy, jak odfermentowały. Widzę, że chyba podobnie. Fureczka, także podobnie, ale tutaj był większy baling startowy, bo tutaj była 13, nie 9. No i ostatnie piwo, Milkshake New England z czarną porzeczką i mango. Proszę bardzo, kolor ma piękny, pachnie mocno, ja mam piwo z czerwonej porzeczki tylko i aromat jest bardzo podobny, bardzo fajny. Na drugim planie jest gdzieś to mango. Trochę za mało laktozy chyba dałem, ale to się, zaraz się okaże. O, no, o nie, nie, spoko. Bo tutaj powinna być też trójka, bo startowały z 9 i fermentacja burzliwa była wspólna dla tego New Englanda i dla tego Milkshake New Englanda. A tutaj mam 7,5 zeszło. No, czyli tej laktozy jednak trochę tu jest. Powinno być 3 bricksy z laktozy. No i to jeszcze trochę z tych owoców pewnie było.
No i jesteśmy na degustacji New Englandów. One są dość świeże, bo są półtora tygodnia po butelkowaniu. No i co, zaczniemy sobie od pierwszego piwa, czyli New Englanda z mango, czyli powtórzonej wersji Toru Wiel. Warka 47, 3,2 alkoholu, ekstrakt początkowy 9. Tutaj było dość mocne chmielenie na Whirlpool i na Cichą. I 850 gramów pulpy z mango na fermentację cichą. Tutaj troszeczkę za twarda woda, pH dobre. Do butelkowania poszło 30 gram glukozy i witamina C do butelkowania. Na 10 litrów oczywiście. Jestem ciekawy, czy ona będzie wychodzić. Jest ryzyko, że będzie wychodzić. Czyli nie wychodzi. Piwo jest celowo niezamieszane, bo chciałem zobaczyć, jak ta krystalizacja poszła. Znaczy jak, Boże, jak poszło samo osadzanie się, tutaj nie było żadnego Whirlpoola. Piwo fajne, bardzo fajny kolor. No jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o pianie. Ta piana to pewnie będzie za jakiś niedaleki czas. Chociaż coś tu się próbuje budować, tu będzie dużo białek. Myślę, że gdybym wcześniej wstrząsnął to piwo, to by troszeczkę było lepiej. Oj, w aromacie jest bardzo mocno mango czuć i bardzo jest czuć mocno naftę. Tutaj szedł, tak, Mozaik, 50 gram na cicho. I Cascade. No piwo bardzo fajne. Bardzo fajnie pachnie, bardzo aromatyczne. No mi się mega bardzo podoba. No i ten kolor. Ten kolor też jest mega bardzo w pytkę, uważam. Fajne. Niska goryczka. Dość nisko fermentowała. Ta pulpa troszeczkę kwaśności wniosła, ale czuć taką owocową słodycz i owocową kwaśność jednocześnie, więc podejrzewam, że słodycz jest odczuciem takim z chmielu i ze słodów, a kwaśność jest z owocu. Ale nie ma tego jakoś przesadko dużo. Piwo jest fajnie zbalansowane. Nie jest bardzo słodkie jak na New Englanda. Bardziej bym powiedział, że to taka hazy apa wyszła, bo nie jest takie słodkie. Także ogólnie rzecz biorąc. No i okej, mamy drugie piwo, czyli milkshake na IP, zwaną Sirza. Warka 48, też startowało z 9, tylko że potem jeszcze była dawana laktoza i z tej laktozy były 3 briksy i zeszło do 7,5, także tutaj powinno być dość słodko. Poza tym, że 850 gram pulpy z mango, 300 gram czarnej porzeczki, 250 gram laktozy, 30 gram glukozy plus witamina C na 10 litrów do butelkowania. Coś tutaj był Cascade na cichą tylko sypany i jakoś niespecjalnie za dużo tego Cascade'a. Bardziej chodziło, żeby to piwo było owocowe. Żadnych atrakcji związanych z otwieraniem nie mamy. Tej piany trochę więcej jest, ale znika. No tak jak mówię, chciałem na świeżo te piwa testować, jak one wyszły, doczekać się ich nie mogę. No kolor obłędny, ono jest trochę bardziej klarowne, no mniej tego chmielu na cichą było, ale aromat piękny, te same nuty mango plus troszeczkę w tle taka właśnie porzeczka. No i laktoza, ale laktoza minimalnie. O Boże, wpytę, to jest słodziuśkie. Oj, to piwo jest bardzo słodziuśkie. Ono tak też ma 3,2 alkoholu, także nie za mocne. Ale mega fajne pijalne, jest mega fajnie zbalansowane. Jest taka delikatna cierpkość z czarnej porzeczki. I laktoza, która mega bardzo uwydatnia słodycz mango. Tutaj już w ogóle goryczki nie czuć.
bo tutaj jest 10 zimu. O ile tam jakieś śladowe ilości tego były, to tutaj tego nie ma wcale. Dobra, pycha. No i ostatnie piwo z tego cyklu, czyli Kveiknipa, nazwana Passiflorą. Czyli była Passiflora, no to pani Wiedźmina na pewno wiedzą, szczególnie w trzeciej części gry. I dlaczego taka nazwa? No bo takie drożdże. I tutaj co? Tutaj nie było żadnych dodatków dodawanych, na cichą była citra. I to piwo było trochę mocniejsze. To piwo startowało z 13, zeszło do 4, co nam powinno dać około 5% alkoholu. Również 10 IBU, 25 g glukozy i witamina C do butelkowania. Glukozy jest mniej z racji tego, że bałem się, że piwo mogło trochę nie dofermentować. Ta 4 mnie trochę zaniepokoiła. Piana brzydka będzie znikała. Każde piwo ma inny kolor. To w ogóle jest takie przyjemne. Przyjemnie jaśniutkie, ale jest zmętnione. Nie domyłem szklanki. No cóż, wstyd. I hańba. No kolor mi się podoba. Ta piana się próbuje. No nowe wszystkie się próbuje, ale jeszcze to jeszcze nie czas. No w zapachu jest mocno estrowo. Mocno estrowo jest, ale tak trochę nieprzyjemnie. Może to piwo się musi ułożyć? Są takie owoce w tym estrowym, w tych estrowych nutach, ale takie mocno przejrzałe, takie wręcz bym powiedział już takie lekko podgnite, takie wiecie, czarny banan, już takie jabłko, które już tak powoli zaczyna się robić miękkie. Znaczy, z tym jabłkiem, nie w sensie, że aldehyd octowy, tylko takie w sensie, że skojarzenia mam z takimi właśnie lekko podgnitymi albo przejrzałymi dość mocno owocami, może tak. Ale jest naprawdę fajne. Jest słodkie. No jest mega owocowe, no kurczę, jakbym pił jakiś soczek. Taki... owocowy, no kurczę. Tego się nie spodziewałem. Trochę jest mocno alkoholowe, ale może dlatego, że po tych trzech słodkich piwach ten alkohol tu jest bardziej wyczuwalny. No ale coś niesamowitego. Jestem bardzo mile zaskoczony. Nie piłem nigdy wcześniej piwa na kwejkach. Nie udało mi się nigdy takiego piwa zdobyć. Znaczy nie miałem sposobności, może tak. Więc nie wiem, czy to jest poprawne ze sztuką, ale bardzo mi smakuje. Bardzo... bardzo oryginalne piwo. W takim razie, wasze zdrowie. Do następnego.